Dzień dobry, pani Frywolna, jak się spało? Dobrze? Bardzo dobrze. No to dało radę w busie, nie? Tak, bardzo wygodnie. Bardzo wygodnie. O, czas wstawać, godzina 10. Pospaliśmy. O kurde, chyba jak nigdy. Wstajemy. Tak wygląda łoże w busie rozłożone, podwójne, idzie się super wyspać. Pierwszy raz testowane, także jest gitarka. Rzymek zabiera się za śniadanie, bo inaczej nie może funkcjonować. Najpierw śniadanie, potem obowiązkowo kawa. I dopiero jakieś tam płukania się. Bierzemy mój zestaw kuchenny. Na śniadanie będzie brakowała jajeczniczka. Kuchnia polowa przygotowana, woda na herbatkę już się robi, a ja zabieram się za przygotowywanie jajcepaksów. Deska jeszcze potrzebna, gdzieś tu była. Dobra, woda się już gotuje, także możemy zalewać herbatę. Gaz się zwolnił i będziemy wrzucać jajca. Bociory zalane, jajcepaksy wbite. Pani Frywolna mówi, że nie chce, także jajecznicę będę spożywał sam. Tu dokończę krojenie. Wrzucam już maślaka, niech się roztapia, a ja dokończę krojenie. Porządek na stanowisku, herbatkę już można powoli sobie siorbać. Tutaj już się coś tam powoli dusi. Za chwilę ciepujemy jajca. Jeszcze ino soli. Wyłączamy. Będzie smacznego, żeby nie brudzić talerzy. Zjem sobie z patelni na spokojnie. To się nie stopi. Stopi się na szkło. Szkło pęknie. Smacznego. I tak sobie szamamy śniadanko. O, pojedzone, pozmywane, można zwijać mandżur. O, bierzemy się za kawę. Pani Frywolna poszła się oporządzić trochę, także ja tutaj za ten czas poskładam wszystko, żeby był porządek i miejsce w busie. Firaneczki poodsłaniać. Cyk, zamykamy szafę, od razu więcej miejsca. Pełny ogar w busie. Puścimy sobie jakąś muzyczkę, żeby było bardziej wakacyjnie. I bierzemy się za parzenie kawy. O, woda się robi. Kawusia zasypana. Zabieramy. I tu. Pioneczka opadnie. Zaraz wjeżdżam liczko. Kurde, już po kawie. Całe mleko się zważyło. Ja cię pierdzielę. No nie wiedziałem, że tak szybko. W jednym dniu w busie, no fakt, gorąco było. Ale myślałem, że te mleka się nie ważą, że to jest w ogóle produkt mlekopodobny, a nie mleko. No bo pewnie jest, ale... Kurde, i co teraz? Trzeba gonić po mleko świeże. A to do osioka. Ajajaj. Sytuacja opanowana. Kawa wjeżdża, Odyn wjeżdża, bo jest niedziela, także tak zaczynamy poranek, znaczy już nie taki poranek. Jeszcze ciasteczka wjeżdżają, o, internet się zaciął. Dobra, my już oporządzeni, powoli trzeba się zwijać, bo już trzeba przecież wykorzystać słoneczko. O, tutaj taki protrip, cebulaki przyjechali, także zapach do samochodu, cebulą musi pachnieć. Ładnie, o, gdzieś tu trzeba zawiesić. O, na lusterku, nie, no żartuję. Zamykamy okienka, gasimy laptopa. Bierzemy potrzebne rzeczy i idziemy coś pozwiedzać, albo na plażę. Zaraz się pokażę. Cyk, zamykamy. Skakujemy w rumaki i dzida.
chyba. Dzięki. Po lodziku sobie weźmiemy. Gdzie jest Ola? I co? Jak? Średni. Wczoraj jadłem lepszego. Obcykamy, jak morze dzisiaj wygląda. Trochę wiecznie. Jaka flaga? Czerwona. Lipa skąpania. Przynajmniej o tej porze. Może coś się zmieni. Nad morzem to tak zawsze pogoda jest strasznie zmienna. Teraz słońce świeci, za chwilę deszcz. Także wszystko może się zmienić. Ale ludzi trochę. Słonko wyszło, wstępujemy w ciuszki. Idziemy do wody. Ale gościu tam zarąbiście, kurde, sobie skacze na nie. I on taki skok chyba na 10 metrów zrobił. Oczywiście nie uda się tego nagrać teraz. No kochani, minął już jakiś czas. Dzisiaj na obiad zrobimy sobie grilla. Także proszę się nie śmiać, bo pokażę teraz mój stary patent, który zrobiłem już kilkanaście ładnych lat temu. Mianowicie grilla przenośnego z samowara. I z nim jest związana taka historia, zaraz opowiem, śmieszna. Głównie dlaczego samowara zrobiłem zamiast kupić jakiegoś przenośnego grilla. Ano dlatego, żeby właśnie mieć przenośnego takiego, żeby nawet jak będzie rozpalony i trzeba będzie zmienić na szybko miejscówkę, tak żeby zalać go wodą, zakręcić szczelnie, ciach do samochodu schować i ruszać dalej. Także takiego oryginalnego grilla nigdy nie widziałem, szczelnego. I to był mój patent, chyba robiłem go w 2014 roku, tak jak jeszcze podróżowałem sobie swoim pierwszym Citroenem Berlingo. Pierwszego kamperka miałem z niego przerobionego. I chciałem mieć takiego małego grilla. Odejdziemy z nim troszeczkę dalej. Działa on na takiej zasadzie. Obracam garnek. Pach, tu mamy taką przeduszkę, że można wysokości regulować. O, pyk. I działa to także. O, proszę. Wysokości można sobie ustalać. Pomysłowy Dobromir. Także zasypujemy na razie, rozpalimy i przygotowujemy kiełbaski, które są już dawno zakupione i trzeba je wykorzystać. No, trzeba tylko rozpalić. Pyk, ała, zaraz się poparzę. Brykiecik zarzucony. Czekamy, aż się rozpali. Dobrze. Nie wiem, czy nie za dużo. Wyżej będziemy gasić. O! Pani Frywolna już tu kiełbaski przygotowuje, sama siebie oporządza. O, pan grillowy. Ja sobie tutaj leżka otworzę, tylko pach. I opowiem wam sytuację z tym grillem związaną. Także właśnie tak jak wspominałem, planowałem takiego grilla szczelnego, żeby w razie czego go na szybko zalać i móc gdzieś ewakuować się. I myślałem, z czego takiego grilla zrobić. Gdzieś tam podpatrzyłem u mamy, miała taki samowar, taki metalowy, duży gar. Także myślę, z tego zrobię, nie? No a ja tam sobie sprawdziłem ceny w sklepach, ile takie garki kosztują. No i kosztowały tak dosyć drogo, chyba 250 zł. To myślę, skąd tu taki garnek wziąć, nie? No to tam sobie poszukałem na OLX-ie i patrzę, był taki garnek używany, chyba nawet uszkodzony tam we Wrocławiu, niedaleko. I że po drodze miałem, no to myślałem, pojadę, kupię i z tego sobie zrobię. No i tam właśnie przyjechałem po ten garnek. Baba taka zdziwiona, mówi, chyba 50 zł za niego chciała, ale mówi, że ale wie pan, on jest tutaj uszkodzony, tam chyba ten taki odpowietrznik nie działał. A ja tam do niej mówię, dobra, pani mi tam do czego innego on jest potrzebny, nie? No i deala dobiliśmy, zawinęłem i jakoś 3 dni później w dzienniku pojawiły się wiadomości, że podobno jakiś gościu podłożył we Wrocławiu bombę pod autobus. Nie wiem, czy pamiętacie, to było gdzieś w 2014 roku. I ta bomba była skonstruowana właśnie z takiego garka samowara.
Tajemniczy pakunek pozostawiony bez opieki zauważyła jedna z pasażerek autobusu, która zaalarmowała kierowcę. Ten zatrzymał się na przystanku i ostrożnie wyniósł podejrzany ładunek na chodnik, który eksplodował po kilku minutach. W toku śledztwa ustalono, że garnek był wyposażony w zapalnik czasowy. W środku znajdowała się seletra i gwoździe, które miały zabić jak najwięcej osób. No ja już, kurde, trochę schizy dostałem, bo myślę sobie, zaraz policja będzie, kurde, tutaj poszukiwania robić. Baba zgłosi, że był jakiś podejrzany gościu. Kupił taki garnek, jeszcze powiedział, że do czego innego mu jest potrzebny. Także miałem lekką schizę. Tam pokazywali w telewizji gościa, że szukali. Jakiś młody gościu w okularkach ciemnych. Także wszystko pasowało. No, miałem trochę schizę, że mi policja wjazd na chatę zrobi. No i zamknąłem się na 2 tygodnie w szafie i nie wychodziłem, nie? Przez ten czas. Także taka historia. Dobra, niech to się rozdmucha. To znaczy ja to muszę rozpalić bardziej. Muszę pilnować! Kiełby zarzucone. Co prawda ten za dużo tu nie wejdzie. Ale jest przygodowy grill. Jest. Zawsze można w każdej chwili odpalić. Da radę zrobić? Da radę. No, grill już temperaturę złapał. Już róż trzeba było podnieść troszeczkę. Kiełbaski się już rumienią. Jeszcze bulkers pójdzie na górę. O, żeby się piramida nie zawaliła. Będzie po żarciu. O. Dobra, będzie. Zabieramy. O kurde, ale będą burgery. No ja już kupię. Cykiem tam sobie zostawimy. To jest dla mnie. O. O. Idziemy szamać. O. Smacznego. Jeszcze tylko keczupu. Szymon lubi dużo keczupu. Musi ciec. Muszę się usyfić, żeby czuć, że jem. Ale burger smacznego. Pycha, chrupie to. Nie, ale jest pyszne. Piwerko 0%. A, pojedli. Teraz nastawiamy wodę. Tutaj pani frywolna zabierze się za mycie. Ja pokażę, jak tego grilla składamy. Tutaj pach. O, to można rzucić. To zrzucamy. Tu mam takie szczypce. O, można wsiąść. Pach. Wrzucamy lichę. I można zalać. Teraz tego nie będę robił, bo nie ma takiej potrzeby. Tutaj uchwyt jeszcze od szlifierki wykorzystany. O, pach. I zaciągamy michę. Pach, no i się dociąga. Teraz tego jedną ręką trudno. I można ładować do samochodu. I zawijać manżu. No i w drugiej połowie dnia jeżdża kawka i Corsair. Dobrze, pijemy, chillujemy i ciąg dalszy na plaży. Pochwal się. No zobacz, wszystko posprzątane. Wszystko ogarnięte. Pomyłam naczynia. Będzie pomyte, busik pozamykany, pogaszone. Idziemy, bo się zasiedzieliśmy, a jutro już zawijamy. Zamykamy chałupę i rura. Wiem, że to jest nudne, co wam nagrywam, no ale nagrywam wszystko jak leci. Przemyślimy jeszcze te filmiki, czy to ma w ogóle sens takie nagrywanie, czy bardziej jakieś merytoryczne składać, krótsze i merytoryczne, a nie takie huzia na juzia, nie wiadomo o co chodzi. Lecimy. Fotelik prezesa na plecy i ruszamy. O, to. No, gdzie mój Mustang? Dawaj rumaku, bo frywolna już pocisnęła. Jeszcze kibelek musimy zahaczyć po kawce. O, proszę, jakbym pojechał. No kurde. A frywolna nic nie powie nawet. Ja cię kręcę. Pyk. Powiem wam, że już raz zdarzyło mi się tak kiedyś zostawić busa otwartego. Jak przyjechałem chyba pierwszy raz do Ustki, ściągnąłem sobie rowerek i ten pojechałem na zwiady, żeby wyczaić lepszą miejscówę. I normalnie całe drzwi boczne zostawiłem otwarte. Sobie pojechałem na 2 godziny, a bus został otwarty z całym osprzętem, z laptopami. Wracam, patrzę, kurde, drzwi otwarte na oścież. Mówię, ja cię pierdzielę, obrabowali mnie.
No ale przyjechałem, się okazało, że nic nie ruszone. Także ktoś pewnie myślał, że sobie może tam śpię i nikt nie zaglądał, ale się nastresowałem trochę. Baza rozbita, ja przebrany. Sączymy piwerko. Lech, tri. Jest. Ale czyste niebo się zrobiło. Tylko że wieje strasznie. I dalej czerwona flaga. Nie można się kąpać. Lipa. Nie użyję mojego pokrowca na GoPro. Miały być scenki pod wodę. Chociaż w naszym morzu to i tak by nic nie było widać. Trzeba jechać na jakieś czyste jeziorko. Na przykład do Puszkowa. Dzień już dobiega końca. Trochę mnie wypiździło na tej plaży. Jeszcze dowaliłem się lodem zimnym. I będę rozkładał w busie łoże. I chyba zapuszczę webasto, bo kurde jestem zmarznięty. Pani Frywolna opuszcza teraz lokal, a ja rozkładam i zaszywam się tu chyba już. Już dni się robią chłodniejsze, zwłaszcza nad morzem, także chyba będziemy kończyć powoli wakacje. I wirko rozłożone. O, od razu przyjemnie. Piwerko, jakiś film można zarzucić. Webasto podkręcić i się grzać. Idę się jeszcze wykąpać na wieczór. Pokażę wam kibelki, jak to wyglądają i ogólnie jak wygląda ten ośrodek. To pole namiotowe naprawdę bardzo mi się podoba. Jest tutaj czyściutko, schludnie, ładna trawka zielona. Tutaj jest część taka jakby bardziej na namioty. Ta strona cała, tam stacjonują bardziej takie kampery większe, także jest podział. Bardzo ładny ośrodek. Jeszcze te kibelki wam pokażę. Tutaj mamy sanitariaty, toaleta wspólna, prysznice damskie, toaleta męska i gdzieś są prysznice męskie. Tutaj ładnie, czysto. Dobra, ja już ładnie okąpany, także jest tutaj parę tych sanitariatów, WC z prysznicami, tam dalej jest jeszcze jedna taka buda, także nie ma ścisku, nie jest oblegane, także naprawdę bardzo fajne pole namiotowe, pole Forest w Międzyzdrojach, sprawdzone, polecone. I teraz można się ładować do wyra, merci camper van w tle, browarek. I tyle z dzisiejszego dnia. Dzień dobry, mamy poranek już. O kurde, pani Frywolna jeszcze śpi. O, musimy wyjść zobaczyć. Dzisiaj trochę chłodniej było w nocy. Już jest odczuwalny spadek temperatury. No ale dzień się zapowiada pięknie, czyste niebo, a my będziemy już zawijać. Dzisiaj dzień powrotu. Ośrodek cały widzę jeszcze śpi, a ja zabieram się za śniadanie. Dzisiaj chyba będą jajca gotowane. Jajca się robią, pani Frywolna widzę już wstała, to ja się zabieram za porządki. Śniadanie gotowe. Jajca podane jak sushi. Wciepiemy trochę cytrynki do herbatki. Pani Frywolna zaczyna od kawki. Ja muszę najpierw zjeść, dopiero potem. Kawka z przyjemnością. Dobrze, smacznego. A jakie to smaczne, jak to tylko zwykłe jajko i bułka z serkiem. Ale jak wykwintnie podane. Czaj z klasą. Tak jest. W spartańskich warunkach, ale z klasą. Kawusia wlatuje, busie ogarnięte, Ola tam sprząta po śniadanku. Dobra, decyzja jest taka, że teraz pakujemy busa tak już na gotowo, zostawiamy tylko rowerki, jedziemy pożegnać morze, może jakiegoś kepsa weźmiemy na drogę, tak żeby było co jeść. Weekend się skończył, dzisiaj jest poniedziałek, Ola ma jeszcze jeden dzień wolnego, także musimy wracać,
A co ja dalej będę robił, się zobaczy. Na razie idziemy pożegnać morze. Najpierw pakowanie, nie morze. Pokażę, jak się obraca butelik. I stanowisko przygotowane. Pykan, pykan, pykan. Cała lodówka, cały osprzęt, węgla busa. Wszystko popakowane, rowery tylko zostały. Śmieci musimy po drodze gdzieś wyrzucić. Także jedziemy pożegnać morze. I Gido, zawijamy. Dobra, pospacerowane. Wracamy. Rowerki zawieszone. Idę jeszcze tylko do kibelka. I w trasę. Wszystko posprzątane dookoła. Patrzymy, jak dziadyga pali po takim przystoju. No kurde, od kopyta. I oby tak zostało. Także na powrocie mamy piękną pogodę. Chyba już 28 stopni się robi. Wracamy na klimatyzacji, czyli klasyka gatunku. Jak jechaliśmy, deszcz, ciapa, zimnica, a jak trzeba wracać, piękna pogoda. Ładnie, niektórzy do pracy wracają, a niektórzy mają wolne. Słuchajcie kochani, dojechałem do domu, odstawiłem wszystkich, także busik tym razem sprawował się idealnie. Mam nadzieję, że nic nie planuję, żadnej awarii za chwilę. Jestem w domu. Także tak kończy się przygoda. Ściągam rower, rozpakowuję i lecę pić kawę. Tego mi trzeba. Z wami się na razie żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.